Dzień dobry. Witam Państwa tu zgromadzonych. Witam uczestników naszej debaty. Ja nazywam się Ewa Stocka-Kalinowska i jestem dziennikarzem w programie drugim Polskiego Radia. Kiedy doktor Małgorzata Ptasińska, tu obecna, zaproponowała mi prowadzenie tego spotkania, pomyślałam, że to bardzo dobry moment na rozmowę o życiu umysłowym i kulturalnym drugiego Korpusu Polskiego, bo maj to czas targów książki, spotkań z pisarzami, festiwali literackich i chyba dobrze, że właśnie teraz przypomnimy pisarzy żołnierzy, pisarzy wygnańców, pisarzy często całkowicie zapomnianych, których wkład w polską kulturę, gdyby nie przerwała tego wojna i układ pojałtański, byłby nie do przecenienia. W dyskusji wezmą udział wybitni znawcy przedmiotu, badacze, dr Justyna Chłap-Nowakowa, autorka wydanej w 2004 roku książki Sybir, Bliski Wschód, Monte Cassino, środowisko poetyckie drugiego korpusu i jego twórczość, profesor Włodzimierz Bolecki, historyk literatury polskiej, wybitny badacz twórczości dwóch gigantów literatury emigracyjnej, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Józefa Mackiewicza, profesor Rafał Chabielski, historyk zajmujący się dziejami drugiej emigracji, paryskiej kultury, prasoznawca i dr Małgorzata Ptasińska, autorka całego projektu, badaczka dziejów, między innymi Biblioteki Kultury. I jako pierwsza głos zabierze właśnie dr Małgorzata Ptasińska, by opowiedzieć o całym projekcie Dziedzictwo drugiej wielkiej emigracji. Witam Państwa bardzo serdecznie już na trzecim punkcie naszego dzisiejszego spotkania, dlatego że dla osób, które dopiero teraz przyszły, chciałam powiedzieć, że dzisiaj obchodzimy, proszę Państwa, zakończenie 73. rocznicę zakończenia bitwy pod Monte Cassino. Instytut Pamięci Narodowej od godziny 14 w ramach imprez organizowanych tutaj w Centrum Edukacyjnym na Marszałkowskiej składa hołd żołnierzom drugiego korpusu. Na początku były zajęcia, warsztaty dla dzieci na podstawie komiksu Antek Srebrny, a później było popołudnie z poezją, pieśniami drugiego korpusu. Wspólnie śpiewaliśmy z dziećmi Czerwone Maki na Monte Cassino i wysłuchaliśmy wierszy. Natomiast punkt ostatni naszego spotkania jest szczególny. Ja muszę Państwu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tak wybitnym gronie możemy dzisiaj rozmawiać. Ja tutaj mówię o pani profesor Justynie Chłap-Nowakowej i wspaniałej książce, która przybliża środowisko poetu drugiego korpusu i tak jak już przedstawiła pani redaktor, również się cieszę, jestem zaszczycona obecnością panów profesorów. Dzisiaj, proszę Państwa, rozpoczynamy cykl debat dotyczących dziedzictwa drugiej wielkiej emigracji. Instytut Pamięci Narodowej ma swoje programy centralne, naukowo-badawcze. Jednym z takich programów naukowych jest program pod tytułem Polska emigracja niepodległościowa w latach 1945-1990. Ja mam zaszczyt kierować tym projektem. I oprócz tego, że będziemy wydawać książki, dokumenty, będą konferencje naukowe, to przede wszystkim chciałabym i dzisiaj rozpoczynamy cykl debat, dyskusji. To będą debaty, tak jak dyskusje dzisiaj dotyczące dorobku życia umysłowego i kulturalnego drugiego Korpusu Polskiego, ale później w następnych miesiącach będziemy zastanawiać się na przykład nad środowiskiem Piłsudczyków na emigracji z racji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. Będziemy również debatować na temat tomów, które się ukażą, na temat ważnych rocznic i będą również spotkania ze świadkami historii. Żeby nie przedłużać, ponieważ mamy tak znakomitych specjalistów, to ja tylko chciałam powiedzieć, że drugi Korpus Polski, to Państwo wiedzą na pewno znakomicie, że to jest wybitna formacja wojskowa, tak, ale przede wszystkim intelektualna, walcząca nie tylko bagnetem, ale moim zdaniem również wyśmienicie piórem. I oddaję głos pani redaktor.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że te nieproste dzieje II Korpusu Polskiego jako formacji wojskowej miały wpływ właśnie na kształt życia kulturalnego i literackiego żołnierzy, ale też i ludności cywilnej, która wychodziła ze Związku Radzieckiego z armią generała Andersa, bo z jednej strony zaprawiona w walce Brygada Strzelców Karpackich z ogromnym potencjałem intelektualnym pisarzy żołnierzy, a z drugiej wojsko idące właśnie ze Związku Radzieckiego. Jakże inne doświadczenia. Jak odbywało się to scalanie w jeden organizm, który przybrał nazwę II Korpusu Polskiego i pozostawił nam spuściznę w postaci Polskiego Imperium Literackiego, czy jak mówi nieoceniony i zapomniany, jak mi się wydaje, Jan Bielatowicz we wstępie do antologii polskiej poezji na Środkowym Wschodzie, Imperium Polskiej Poezji. I o tym opowie nam dr Justyna Chłap-Nowakowa. Nie włączono chyba. Odpowiadając na pani pytania, przede wszystkim bardzo dziękując za, od tego chciałam zacząć, za zaproszenie na tak wspaniałą okazję, na tak wspaniałe spotkanie. No cóż można powiedzieć, właściwie pani już powiedziała o tym scalaniu. Rzeczywiście drugi korpus jako całość powstaje z dwóch ogromnych, zupełnie innych, można powiedzieć, formacji wojskowych, bo Brygada Karpacka jest starsza, jeżeli można powiedzieć, w doświadczeniach wojennych, dlatego że już od 40 roku walczy i funkcjonuje na Bliskim Wschodzie, wrasta w to środowisko, no przede wszystkim oczywiście walczy w Tobruku i wyłania się z Brygady Karpackiej, bardzo silne, ciekawe środowisko, z którego zarówno wywodzą się wspaniali, czy też które współtworzyli, może tak raczej trzeba powiedzieć, wspaniali poeci, tacy jak Marian Hemar na przykład, kabarecista i znakomity poeta, czy postacie zupełnie inaczej, można powiedzieć, zasłużone dla polskiej kultury, takie jak Jerzy Giedroyć, który też ma ten właśnie karpacki ostatecznie rodowód i cała potem historia jego zasług, to jest już osobna, niezwykle ważna historia. Więc pozostańmy przy tych dwóch nazwiskach na razie tylko jako takie hasło wywoławcze. Natomiast ten drugi trzon, drugi korzeń, można powiedzieć, z którego poezja korpusu wyrasta, no to są doświadczenia zesłańcze rosyjskie czy sowieckie i armia Andersa. I te dwa ciała, można powiedzieć, spotykają się na polach w Kłastinie, na pustyni i 3 maja rozkazem naczelnego woda się łączą. To były ciała sprzeczne, które trzeba łączyć, zbijać ćwiekiem i nie od razu się to wszystko udało tak doskonale połączyć, bo doświadczenia ich były rzeczywiście zupełnie inne, bitewne, karpackiej brygady i takie już, można powiedzieć, już poczucie zwycięstwa i bardzo trudne doświadczenia łagrowe, zesłańcze czy więzienne armii generała Andersa. Trzeci nurt, który też bardzo ciekawy, który pojawi się w poezji drugiego korpusu, dołączy się dużo, dużo później, pod sam koniec wojny, czy wręcz już prawie że po wojnie, to będą poeci, którzy zostaną zwolnieni, doszlusują, jeżeli można tak powiedzieć, do drugiego korpusu, zwolnieni z obozów niemieckich lub uciekinierzy po powstaniu warszawskim. Właściwie można powiedzieć, będzie to taka siódemka poetów, którzy też będą tworzyli zupełnie osobny nurt, bardziej taki refleksyjny, oczywiście nie będzie w ich poezji, doświadczeń wojennych, sensu stricto takich wojennych, bitewnych, tylko będą to wiersze bardziej refleksyjne, dużo poezji religijnej, chociażby takie nazwiska jak Józefa Radzymińska, czy Tadeusz Sułkowski, czy Bronisław Przyłuski. To jest oczywiście tylko część tych poetów, którzy przybyli. To jest jak gdyby
jeden aspekt tego środowiska. To, że oni przychodzili z różnymi doświadczeniami. Natomiast oczywiście później ta całość jednak się tworzyła i wspólnota doświadczeń już potem, wspólnych ćwiczeń, wspólnego wędrowania jeszcze przez Lewant i potem przez Włochy, oczywiście wykształciły z tego środowiska, znaczy wykształciły jedno wielkie środowisko, można powiedzieć, i nie było już potem tego podziału ze względu na znakomicie funkcjonujące czasopisma, które właściwie można powiedzieć wszędzie były dostępne. Jeżeli tam, gdzie była armia, tam za nią kroczyły czasopisma, chociaż one na ogół były taką bazą wydawniczą, był ten Bliski Wschód, głównie Jerozolima. Otóż potem można powiedzieć o jedności tego środowiska. Owszem, część wyszła z Rosji i nie poszła już dalej z wojskiem, tak jak na przykład Broniewski. Część tych poetów, czy pisarzy, którzy współtworzyli to środowisko na Bliskim Wschodzie, które było rzeczywiście imponujące, no takie jak na przykład Roman Brandstetter, byli na Bliskim Wschodzie, byli w Jerozolimie już wcześniej, zanim dotarł tam korpus, zanim dotarła tam brygada, i pozostali. Natomiast można powiedzieć, ich twórczość nie zostawała, nie była związana tylko z tym miejscem. Więc jeżeli mówimy o tym jednym fenomenie absolutnym jakiegoś takiego środowiska, no to żeby nie być gołosłownym, no to wystarczy właśnie przypomnieć kilkanaście chociaż nazwisk pisarzy, redaktorów czasopism, znakomitych publicystów i poetów, takich jak Józef Czapski, właśnie wymieniony Roman Brandstetter, znakomity potem autor powieści o Chrystusie, o życiu Chrystusa. Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Giedroyć, właśnie jednym tchem wymieniani, Władysław Broniewski, ten przeszedł przez więzienia radzieckie, wyleczył się z komunizmu, no ale potem wrócił do Polski i... Słucham? Na jakiś czas, ale to było przez jakiś czas skuteczne rzeczywiście. Zresztą biografia Broniewskiego, już nawiasem mówiąc, ja zaraz przestanę już tokować, ale to tylko chciałam powiedzieć o nim jako takim ewenemencie w pewnym sensie, dlatego że jego biografia rzeczywiście jest nadzwyczaj skomplikowana, no bo zaczyna jako taki bohaterski orlik, legionista wychowany w tradycji szlacheckiej, w takim no bardzo wyraźnym patriotyzmie polskim. Potem rzeczywiście komunizuje, potem się radykalnie leczy właśnie z tego w czasie doświadczeń swoich sowieckich. Potem na Bliskim Wschodzie po prostu nie wytrzymuje, pije na umór, bo nie jest w stanie wytrzymać tego, co się z nim dzieje. Zresztą nie był jedynym takim, który w tym pijaństwie znajdował jakąś mizerną, ale pociechę czy ucieczkę, dlatego że niektórzy pili dlatego, że po prostu nie byli w stanie wytrzymać rozłąki z Polską. Inni pili na przykład jak Anatol Krakowiecki, dlatego że nie mogli pogodzić się, nie mogli znieść ciężaru doświadczeń sowieckich. To oczywiście margines, ale to były też takie drogi, no, którymi ci nasi żołnierze, przez które ci nasi żołnierze szli, to znaczy doświadczeń bardzo trudnych, a z drugiej strony oczywiście bywały też zupełnie inne klimaty i nastroje. Nie była to tylko martyrologia, ta droga naszych, znaczy drugiego korpusu, to z całą pewnością. Więc żeby iść dalej, jeżeli chodzi o tych właśnie, no może nie tuzów, ale wybitnych autorów, to na pewno Józef Bujnowski, Wilniuk, Marian Czuchnowski, też lewicujący mocno, a bardzo, bardzo dobry poeta, Felix Konarski, Refren, czyli autor Czerwonych Maków na Monte Cassino, Artur Międzyrzecki, wówczas jeszcze bardzo młodziutki, który wrócił oczywiście do Polski, Beata Obertyńska, można powiedzieć właściwie taka konkurencja dla Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej, jeżeli chodzi o poezję kobiecą. Anatol Stern, Tadeusz Witlin, Tadeusz Sułkowski,
Jan Olechowski. To są nazwiska, które naprawdę wiele dla polskiej poezji znaczą. Adolf Boheński, jeżeli chodzi o publicystów, też znakomity, taka legenda drugiego korpusu. Ale to są nazwiska. Ja nie chciałabym tutaj zamykać się jak gdyby tylko w wymianie takiego katalogu, zatrzymywać na takim katalogu nazwisk. Chciałam powiedzieć tylko jeszcze jedno i przepraszam, właśnie zaraz przestanę tokować. Otóż to, co wydaje mi się takim fenomenem, co teraz właściwie do mnie dociera bardziej może, to, że ze względu na te dzieci, które tutaj były obecne, przyszło mi to do głowy, że fenomenem absolutnym tamtych czasów i tamtego wychowania, nie tylko drugiego korpusu, ale to w ogóle jest fenomen II Rzeczpospolitej, myślę, to pokolenie, które zdążyło wyrosnąć w II Rzeczpospolitej, a w każdym razie było kształtowane przez tych samych nauczycieli, ono się też znalazło tam na Bliskim Wschodzie, uratowane, dzieci uratowane, czy młodzież uratowana ze Związku Sowieckiego. I to był fenomen, że ta młodzież była dokładnie taka sama w sposobie myślenia jak dorośli. I to było dla mnie takie niesamowite przeżycie, kiedy czytałam młodociane wiersze w Junaku czy w Kadecie, to były takie harcerskie pisma. Właściwie w całym tym tyglu bliskowschodnim i wschodnim i afrykańskim, bo przecież i na terenie Afryki były jakieś tam Bwana Kubwa i nie wiem, Wiadomości Polskie i był Polak w Indiach i Słoniątko Indyjskie i tak dalej. I wszędzie tam publikowane były wiersze młodocianych poetów, amatorów, które były kopiami wierszy tych dorosłych autorów, a te z kolei miały jeden wzór, patriotyczną poezję, legionową, patriotyczną poezję, romantyczną, patriotyczną poezję Konfederacji Barskiej. To wszystko były motywy, które odżywały w tej poezji, która powstawała w drugim korpusie. Pani w swojej publikacji, w swojej książce robi takie rozróżnienie na poezję pisaną przez żołnierzy i na poezję pisaną dla żołnierzy, prawda? To potem również pisze pani o tym, że jak to życie kulturalne było życiem kroczącym, to znaczy kroczyło razem z armią, czyli twórczość, która powstawała na Bliskim Wschodzie i potem twórczość ta, która powstawała już we Włoszech, prawda? I tu też są, być może nie chciałabym, żebyśmy się może wdawali zbyt daleko takie polonistyczne rozważania, niemniej, jak sądzę, były to różnice, prawda, w jakości tej twórczości i w tym, o czym ona mówiła. Jeżeli chodzi o, to też już tylko postaram się krótko, to rozróżnienie poezja żołnierska i dla żołnierzy, oczywiście no, wynika stąd, że było wielu poetów, którzy nie byli żołnierzami albo nie byli ściśle związani ze środowiskiem korpusu, ale byli przez nich traktowani przez żołnierzy jak swoi, można powiedzieć. To właśnie są ci, których wiersze tutaj Państwo wybrali, czyli Lechoń i Wierzyński przede wszystkim jako symboliczne, można powiedzieć, takie przykłady. Natomiast jeżeli chodzi o to kroczenie, no to oczywiście część środowiska została na Bliskim Wschodzie, część się jednak rozjechała trochę po świecie, na przykład Hemar wrócił tylko pojechał do Londynu i tak dalej, więc to trochę się podzieliło, ale zasadniczy zrąb oczywiście wędrował z armią i razem z nią wszystkie teatry, teatrzyki, gazety, nie wszystkie, ale bardzo duża część, więc na przykład taki periodyk przy kierownicy w Tobruku, który był periodykiem Brygady Karpackiej właśnie w Tobruku, był tak popularny, że pozostał tym periodykiem wydawanym do końca wojny, tylko zmieniało się to przy kierownicy w Tobruku, potem gdzieś dalej, potem się nazywało przy kierownicy w Italii. Ja myślę, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak niezwykłym i bezprecedensowym fenomenem było polskie życie kulturalne skupione wokół armii. Była tu mowa teraz o twórczości poetyckiej, ale taką prawdziwą potęgą była prasa. Dziesiątki tytułów, które
powstawały jeszcze w Związku Radzieckim, potem na Bliskim Wschodzie, wreszcie we Włoszech. I tu, jak pisze Maria Danilewicz-Zielińska w książce Szkice o literaturze emigracyjnej, ten wybuch produkcji wydawniczej tłumaczy się warunkami życia obozowego żołnierzy i uchodźców, spragnionych informacji o bieżących wydarzeniach światowych, stanie sprawy polskiej i po prostu lektury. Ja myślę, że pan profesor Habielski opowie nam o prasie. Dziękuję bardzo. Ja odnosząc się, znaczy odpowiadając na pani pytanie i odnosząc się do tego, o czym przed chwilą była mowa, chciałem zwrócić uwagę na taki fenomen korpusu, mianowicie to było wojsko bardzo inteligenckie. Bo oczywiście te wszystkie najważniejsze stanowiska zajmowali i w brygadzie, a potem w korpusie, znaczy w armii polskiej, bo to z tych dwóch części powstał korpus, z tych dwóch elementów, zajmowali oficerowie zawodowi, no ale między innymi ze względu na to, co stało się z polskimi oficerami, którzy się dostali do niewoli po 17 września, to znaczy to, że oni zostali zamordowani, mamy do czynienia z deficytem, to znaczy deficytem w armii polskiej, potem w drugim korpusie. Z innych powodów, ale efekty były podobne, ukształtował się w sensie takim, nie wiem, społecznym, ukształtowała się Brygada Karpacka, to znaczy służyli w niej nie tylko ci wszyscy, którzy mieli jakieś przygotowanie do byli przeszkoleni wojskowo, ale także ci, którzy się z wojskiem spotkali, zetknęli pierwszy raz po wrześniu 1939 roku, no tutaj padło nazwisko albo nie padło Giedroycia, który jest bardzo dobrym przykładem. Pan profesor Bolecki będzie pewnie mówił o Gustawie Herlingu Grudzińskim. Więc mamy do czynienia w dużym stopniu z inteligencją różnego wieku i różnej specjalności, która albo tym szlakiem przez Rumunię, a potem na Bliski Wschód dostaje się, czy staje się żołnierzami brygady, no a potem wchodzi do korpusu, a ten drugi szlak, którym Polacy dostają się na Bliski Wschód i potem wchodzą do korpusu, no to jest szlak wywózek przez Rosję i tutaj też można takie osoby charakterystyczne, no, na przykład rotmistrz Czapski, no on co prawda był rotmistrzem nie rezerwy, tylko brał udział w wojnie w 20 roku, ale przecież jego związki z wojskiem między 18, znaczy po 20 rokiem, a przed 39 były żadne. I mówię o tym dlatego, że to nadaje korpusowi specyfikę polityczną, ale to jest także podbudową dość aktywnego życia umysłowego, politycznego i kulturalnego i wpływa na swoistość tego, czy definiuje swoistość zjawiska, jakim był drugi korpus, który był nie tylko jednostką wojskową, choć oczywiście nią był, ale był także zjawiskiem o charakterze politycznym, zresztą szalenie to irytowało Anglików, którzy nie byli przyzwyczajeni do tego, żeby wojsko uprawiało politykę, tylko realizowało wyłącznie cele wojskowe. I jeśli mówimy o życiu literackim, kulturalnym, umysłowym czy politycznym w obrębie korpusu, no to jego skład w dużej mierze był czynnikiem sprawczym, a zwłaszcza tłumaczy ten fenomen prasy, która składała się z dwóch części. To była prasa dla wojska, tutaj w obrębie Brygady Karpackiej to była taka norma brytyjska trochę, było takie pismo zresztą bardzo dobre, w którym Juliusz Mieroszewski między innymi redagował Parada, to była odmiana brytyjskiego czasopisma. Brytyjczycy mieli taki standard, że wojsko musi nie tylko strzelać i nie tylko być dobrze wyposażone, ale mieć także jakąś, no nie wiem, namiastkę, co najmniej kontaktu z rzeczywistością i być informowany właśnie przez to. Taka instytucja jak oficer prasowy, to jest instytucja, która przeszła do brygady, a potem do korpusu, a właśnie z armii brytyjskiej, z obyczaju brytyjskiego. Drugą częścią tego zjawiska była ludność cywilna i instytucje o charakterze cywilnym i prasa cywilna. Ale
Jeśli mówimy o, czy używamy tego słowa fenomen do tego, żeby tłumaczyć istotę drugiego korpusu, no to jedną z bardzo dobrych miar tego fenomenu jest właśnie prasa. Bo pani zresztą o kilku tytułach wspomniała, godzi się wymienić takie pismo, które no było chyba ono się najdłużej ukazywało i może nie w czasie wojny, ale po 1945 roku, pełniąc funkcję takiego pisma pokorpusowego, było najważniejsze, to jest Orzeł Biały, które zaczęto wydawać w Rosji jeszcze. Ta nazwa zresztą była, to był wtedy okres krótkotrwałych, tak zwanych dobrych stosunków z Sowietami, więc ta nazwa była adekwatna do tytułu czasopisma dla Armii Sowieckiej. Tam była Czerwona Gwiazda, no więc tutaj uznano, że zrobimy Orła Białego. I tak jak pani wspominała o tym piśmie przy kierownicy, która najpierw była trzymana w Tobruku, a potem we Włoszech, a potem czy na Bliskim Wschodzie, w innych miejscach, a potem we Włoszech. Tak drugi korpus był, przepraszam, tak Orzeł Biały był najpierw pismem Armii Polskiej w Związku Sowieckim, potem był pismem korpusu wydawanym na Bliskim Wschodzie, potem był ukazywał się we Włoszech, a potem się przeniósł do Wielkiej Brytanii. Dając początek czemuś takiemu, no nie chcę o tym mówić, bo pewnie jeszcze do tego będziemy nawiązywać, czemuś takiemu, co można by określić mianem no, takiego dziedzictwa powojennego, to znaczy tego wszystkiego, co drugi korpus przez tą swoistość, o której mówię, którą mam na myśli, wniósł do emigracji. A w moim przekonaniu wniósł bardzo dużo, dlatego że pomijając tytuły i osoby, które były w składzie korpusu, a potem zdecydowały się zostać na emigracji, no i funkcjonować już nie w obrębie, znaczy nie w środowiskach kombatanckich, tylko współtworzyć tą tkankę życia społecznego i kulturalnego, to jeśli przyjrzeć się takiemu sposobowi myślenia, profilowi emigracji, zwłaszcza w okresie bezpośrednio powojennym w ciągu tych kilku, może 10 lat, to mam wrażenie, że ona w dużej mierze myślała i zachowywała się w sensie politycznym w sposób naznaczony przez myślenie drugokorpusowe. Tu chodziło o stosunek do niepodległości, stawiany szalenie ostro i tak bezkompromisowo. I tu chodziło o coś, co do emigracji tak zwanej londyńskiej wniósł oczywiście nie tylko drugi korpus, ale on w dużym stopniu, może można przede wszystkim, to jest taka tradycja kresowa. To znaczy, że sensem obecności poza Polską, czy sensem emigracji politycznej jest aktywność polityczna, której celem jest odbudowanie niepodległości, odzyskanie niepodległości, ale także obrys terytorialny Polski z roku 1939. I jeśli używa się czasami takiego pojęcia niezłomność dla zdefiniowania tego sposobu myślenia, to odnoszę wrażenie, że początek tej niezłomności, tego sposobu myślenia, tego stosunku do rzeczywistości przynieśli do Wielkiej Brytanii właśnie żołnierze korpusu. Zarówno ci, którzy wyszli z Rosji, no ci byli szczególnie uczuleni na kwestie stosunków polsko-sowieckich i szczególnie uczuleni na kwestie terytorialne, bo nie wszyscy, ale w dużym stopniu oni pochodzili z Kresów, no ale także ci, którzy służyli w Brygadzie Karpackiej, to znaczy ci, którym oszczędzone było to przejście przez Związek Sowiecki. Jak się czyta, tutaj pani wspomniała nazwisko jednego z najwybitniejszych pisarzy politycznych właściwie, bo tak o nim trzeba mówić, no, to znaczy Adolfa Bocheńskiego, to ta kwestia obrysu, znaczy kształtu terytorialnego Polski powojennej w tej publicystyce, którą on, będąc żołnierzem liniowym, pisał do 1944, znaczy tworzył w czasie wojny, w 1944 roku w lecie zginął, to jest bardzo, bardzo silnie obecne. Więc mamy do czynienia z takim fenomenem połączenia tych dwóch krótkotrwałych tradycji, tych dwóch szlaków w taką figurę polityczną, która
objaśnia, czy przy pomocy której można objaśniać istotę korpusu rozumianego jako zjawisko polityczne, a potem nie można zrozumieć tak zwanego polskiego Londynu czy emigracji londyńskiej bez świadomości tego, co tam, co wnosi do tamtego sposobu myślenia drugi korpus, no już de facto nieistniejący, bo on został zdemobilizowany na terenie Włoch i ci żołnierze znaleźli się już w innym statusie w Wielkiej Brytanii, ale ich sposób myślenia, ich poglądy polityczne no funkcjonowały i określały tę emigrację praktycznie rzecz biorąc do momentu, do którego ona funkcjonowała. No, symboliczną postacią też, przepraszam, bo już kończę, symboliczną postacią dla tego wszystkiego, wyrażała ten stosunek do niepodległości i samą odpowiedź na pytanie, czym my jesteśmy i po co w ogóleśmy się znaleźli poza Polską i dlaczego do tej Polski nie wracamy, to znaczy się Anders i stosunek do niego, znaczy generał Anders. Ja jeszcze tylko chciałam, przepraszam, uzupełnić, bo rzeczywiście mamy do czynienia z fenomenem, mamy Ramzesów i mamy prawosławnych, ale to, że to życie kulturalne tak kwitło, tutaj mówimy o literaturze, o prasie, to należy powiedzieć, że kierownikiem drugiego oddziału kultury i prasy był Józef Czapski, który wziął sobie wywodzący się z prawosławnych, w Jagiełło powstał Orzeł Biały, który wziął sobie do pomocy w wiosną 1943 roku Jerzego Giedroycia, mianował go kierownikiem działu wydawnictw i czasopism. I tutaj jest nowy rozdział zarówno dotyczący pisma Orzeł Biały, jak i całej serii wydawniczej Biblioteka Orła Białego. I to spowodowało, że połączenie tych dwóch środowisk, Ramzesów bardziej takiej, tej grupie intelektualnej, świetnie wykształconej i żołnierzy, którzy przeszli przez nieludzką ziemię, to jest zasługa i generała Andersa, ale również osób, które dowodziły, zwłaszcza tym drugim oddziałem kultury i prasy. Ja chciałam zadać takie pytanie, może bardzo przyziemne. Mianowicie ten ruch wydawniczy, który był ogromny. Mnie się wydaje, że nawet być może warto przytoczyć jakieś liczby, bo przecież tych tytułów były dziesiątki. Mówię w tej chwili o prasie, prawda? Ale też były i inne publikacje, bo i druki różne, druki ulotne, ale też przecież nie zapominajmy o edukacji, o tym, że wydawane były no chociażby Elementarz Falskiego, prawda? Że ta ludność, która szła też za armią, miała dostęp do tej takiej no, strawy podstawowej, tak bym to powiedziała. I pytanie moje jest takie, jak to się wszystko odbywało w warunkach wojennych? No. Tylko nie znam się na tym dobrze, ale jeżeli chodzi o same wydawnictwa właśnie szkolne, bo to może, bo jeżeli chodzi o czasopisma, no to tutaj wiadomo, te liczby są trudne do uchwycenia. Na przykład we Włoszech na etapie włoskim było około 80 czasopism, tak się mniej więcej szacuje, więc no jest tego sporo. I oczywiście i dla kobiet ochotniczka, i dla żołnierzy, i dla cywilów, i wspaniałe wcześniej istniejące, no nie wiem, kurier polski w Bagdadzie i tak dalej, i tak dalej. No tutaj mnożyć można bardzo dużo tych tytułów. Natomiast jeżeli chodzi o wydawnictwa, to no, tylko taki obrazek, bo właśnie jak mówię, niestety nie zgłębiłam tego tematu, to szefowie IPN-u zajmowali się edukacją na kiedyś nie szefowie, ale profesor Draus pisał o edukacji na przykład, czy profesor Terlecki, więc pewno więcej by powiedzieli na ten temat. Problem był z podręcznikami, na przykład kiedy dzieci wyprowadzone z Rosji, ze Związku Sowieckiego znalazły się na Bliskim Wschodzie, czy w Indiach i tak dalej, nie było podręczników. I właściwie w 1942 roku, kiedy się zaczęły pojawiać, natychmiast zostało to zorganizowane. Znaczy na czele, tak, to się nazywało Ministerstwo Stanu do Spraw Polskich chyba, stanął profesor Kot, niesympatyczny, ale bardzo sprawny organizacyjnie, a istniała taka podkomisja do oceny podręczników, albo podobnie się to nazywało, nie chcę się upierać. I oni, to był nieprawdopodobny wysiłek, bo zorganizowało się, powstało to w październiku
I wtedy zapadła decyzja, że trzeba wydrukować podręczniki, które na koniec roku już były. Było 11 podręczników, chyba 20 ileś tysięcy tych podręczników wydano. Nie, tutaj nie chcę przecenić, ale w każdym razie do wszystkich placówek polskich istniejących, sierocińców, obozów, gdziekolwiek były polskie dzieci, właśnie w Indiach, w Afryce i tak dalej, te podręczniki, w Meksyku, tak, te podręczniki dotarły i tyle mogę powiedzieć z pewnością, że był co najmniej jeden podręcznik na troje dzieci. Więc to jest imponujące, no, znaczy ten wysiłek rzeczywiście jest nieprawdopodobny, a zdobywano te podręczniki no, w najróżniejszy sposób, z bibliotek za granicą jakoś ocalonych czy istniejących, czy też na przykład Żydzi w Palestynie, którzy zdążyli wyjeżdżając z Polski z sentymentalnych względów wywieźć jakieś swoje podręczniki, no to były drogi pozyskiwania tych podręczników. No a to, co pani redaktor mówiła i co też pan wspominał, znaczy publikacje, czy coś, co wykracza też poza publicystykę, czyli biblioteki. Biblioteczka właśnie Polska na Wschodzie, biblioteka właśnie Orła Białego, no potem oczywiście już po wojnie Biblioteka Kultury. To były takie no, monumentalne zupełnie i w setki idące, nasz wydawnictwo idące w setki tytułów. To jest wojna, która się toczyła w innych, znaczy w specyficznych warunkach cywilizacyjnych, to znaczy w zupełnie niezłych. Przecież te wszystkie czasopisma były gdzieś drukowane, no byli zecerzy, polscy zecerzy, którzy to składali. Ale był dostęp do papieru, zupełnie niezły na Bliskim Wschodzie, do papieru gazetowego. No, jeszcze lepsza ta sytuacja techniczna, jeśli tak można powiedzieć, była we Włoszech. Przecież jeśli zerkniemy do jednej z najbardziej takich emblematycznych książek, które powstały we Włoszech i są poświęcone korpusowi, jakim jest reportaż Wańkowicza, to przecież ta książka robi niesamowite wrażenie od strony edytorskiej. Są mapy kolorowe, zdjęcia i to trzytomowa rzecz, która jest przez niego napisana niemal na bieżąco i w ciągu drugiej połowy 44 i w 45 ona się ukazuje w takim standardzie edytorskim. No a poza tym jest publiczność. Publiczność wojskowa, inteligencka, znaczy żołnierze z zupełnie niezłym żołdem, no i z zainteresowaniami, które się nie sprowadzają wyłącznie do spraw wojskowych, tylko także takiego właśnie klimatu. Zrozumiałego, jeszcze słowo tylko, zrozumiałego zarówno przez Andersa, który to rozumiał, no on się zdystansował od pełnienia jakichś funkcji politycznych, wszyscy się do niego domagali od tego, ale on te rzeczy zrozumiał, no przecież mamy szkoły junackie założone dla tych młodych ludzi, on to wszystko rozumiał, że kieruje czymś, co nie służy, co nie jest wyłącznie instrumentem wojskowym, tylko czymś, co trzeba ocalić jakąś wartością. I bardzo zawsze serdecznie wspominany przez Giedroycia, później szef sztabu, to znaczy generał Wiśniowski, który miał ucho także na takie rzeczy. Ja jeszcze troszkę tak może z uporem wracam do prasy i do ilości tych tytułów. Ktoś to przecież redagował, ktoś te gazety już nie tylko technicznie wydawał, prawda, ale one miały jakiś swój kształt wewnętrzny, kształt merytoryczny. No tych ludzi potrzeba było bardzo wielu. Znalazło się zarówno w Armii Polskiej, znaczy w tej odnodze, o której mówimy, że oni są prawosławni, to znaczy ci, którzy wyszli z Rosji, jak i na Bliskim Wschodzie, znalazło się spora grupa dziennikarzy profesjonalnych. Więc no myśmy, no Wańkowicz, Mieroszewski, któregośmy wymienili, Giedroyć, no przecież to jest cała biblioteka Orła Białego, to jest jego pomysł, potem są przeniesione. To jest geneza zresztą Instytutu Literackiego, żeby wydać pismo i serię wydawniczą. Ale to jest wszystko to, co on robił przed wojną. Ryszard Piestrzyński, który potem był redaktorem, znaczy nie potem, tylko był redaktorem Orła w czasie wojny, który był wiceredaktorem, zastępcą redaktora naczelnego jednego z największych dzienników przed wojną. Jan Erdman, Mieczysław Pruszyński, więc tutaj znalazła się spora grupa ludzi,
która była profesjonalna, tak, o Mieroszewskim wspominałem, która była profesjonalnymi dziennikarzami z okresu przedwojennego, którzy umieli pisać, umieli także te pisma redagować, mając świadomość do jej publiczności, do kogo te pisma są adresowane. To Polskie Imperium Literackie na obczyźnie, chciałoby się powiedzieć, tak jak już tu było mówione, takie imperium w drodze, traci swoją moc wraz z demobilizacją drugiego korpusu i to środowisko pisarskie rozpada się. Jedni decydują się na powrót do kraju, inni do Polski nigdy nie powrócą. I skupiając się na ogół wokół dwóch ośrodków, londyńskiego i paryskiego. I straty, jakie wówczas poniosła kultura polska, są ogromne. Głos wielu twórców docierał słabo albo w ogóle był niesłyszalny. Czy da się odbudować pamięć o tych wszystkich poetach, prozaikach, publicystach, z których tylko nieliczni funkcjonują dziś w naszej świadomości, jak Jerzy Giedroyć czy Gustaw Herling-Grudziński, no Marian Hemar myślę, ale już na przykład Jan Bielatowicz nie. Panie profesorze. Proszę Państwa, ja jestem w troszkę innej sytuacji niż moi przedmówcy, bo ja się nigdy nie zajmowałem bezpośrednio drugim korpusem. W związku z tym bardzo dużo zawdzięczam temu, co pisała zarówno pani profesor Chłap-Nowakowa, jak i profesor Habielski. I także Małgorzata Ptasińska w swoich studiach na temat kultury. I tak jak słucham tego, co moi przedmówcy mówią, to mógłbym powiedzieć tak, moglibyśmy tutaj posiedzieć sobie jeszcze parę tygodni i wymieniać tytuły, nazwiska, daty, tworzyć jednym słowem taki ogromny katalog, bibliografię tych faktów, o które pyta pani redaktor. Ale właśnie w tej masie, w tym ogromie tytułów i w tym ogromie bezprzykładnym w zasadzie żołnierzy, pisarzy, szeroko używam tego określenia, i pisarzy, żołnierzy, kryje się pewien problem, o którym chciałbym mówić. Proszę Państwa, dlaczego każdy, kto zajmuje się historią, powiedzmy, polityczną, czy historią niepodległościowego nurtu w dziejach Polski XX wieku, czy w ogóle historią emigracji, musi zająć się drugim korpusem? Przecież była to formacja efemeryczna. Istniała bardzo krótko. Osiągnięcia wojskowe pozostały na zawsze w naszej pamięci historycznej. Linia Gotów, bitwa pod Anconą, no przede wszystkim Monte Cassino, ale nie przesadzajmy, w dziejach II wojny światowej to tylko my o tym pamiętamy. Co zostało po drugim korpusie? Pani redaktor powiedziała, że demobilizacja kończy właśnie historię tej formacji. Otóż moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie. Demobilizacja dopiero zaczyna historię drugiego korpusu, ponieważ drugi korpus można w takim wielkim, skondensowanym, oczywiście efektownym może stwierdzeniu, ale tego wymaga retoryka dyskusji. W drugim korpusie, drugi korpus w pewnym sensie tworzy polską emigrację. Nie możemy sobie wyobrazić historii polskiej emigracji bez drugiego korpusu,
a przez historię rozumiem nie ciąg wydarzeń, ale wszystko, co się składa na morfologię historyczną, to znaczy i historię i gospodarczą, i polityczną, i personalną, i kulturalną, a wszystkie te elementy, które tworzą historię emigracji, dadzą się powiązać z tym, w cudzysłowie, epizodem drugiego korpusu. Ponieważ drugi korpus był fenomenem kulturowym. Nie wojskowym, ale kulturowym. I teraz spójrzmy na drugi korpus nie jako na formację wojskową, tylko spójrzmy na to, co pozostało po drugim korpusie. Powiedziałem, że nie pozostały czyny wojskowe, które by poza kręgiem historii Polski, poza kręgiem żołnierzy drugiego korpusu weszły do pamięci historycznej II wojny światowej. Ale na pewno po drugim korpusie pozostał taki potencjał kultury emigracyjnej, który do dzisiaj jest dla nas zagadką i fenomenem. Więc może najpierw zamiast pytać o dziedzictwo drugiego korpusu, zadałbym pytanie inne. Czego dziedzictwem był drugi korpus w tej całej swojej złożoności? Otóż drugi korpus był dziedzictwem całego nurtu polskiej tradycji emigracyjnej. Pani redaktor wspomniała, gdzieś ten tytuł się pojawia, nie wiem, może jest nawet na stronie, o drugiej wielkiej emigracji. Druga wielka emigracja odsyła ten drugi korpus i emigrację tak zwaną wojenną do wielkiej emigracji XIX-wiecznej. Otóż jest to kompletne nieporozumienie. Ponieważ tradycją drugiego korpusu nie jest emigracja, wielka emigracja polistopadowa, tylko emigracja po upadku I Rzeczpospolitej. My mamy w drugim korpusie świadome nawiązanie do tradycji polskiego oświecenia, do tego wielkiego wydarzenia, w którym elity II Rzeczpospolitej, a elitami II Rzeczpospolitej są wszyscy żołnierze drugiego korpusu z kilkoma najbardziej znanymi nazwiskami, takimi jak no właśnie chociażby redaktorzy Orła Białego, redaktorzy Lwowa i Wilna, redaktorzy tych najważniejszych serii, publikacji i tak dalej, o których pani wspomniała. Oni mają świadomość, że wkraczają na szlak, ale nie tyle wojskowy, tylko na szlak losów polskich, których analogie odnajdują w końcu XVIII wieku, w legionach Dąbrowskiego. W związku z tym jedną z pierwszych książek, jaki wydaje Giedroyć w Bibliotece Orła Białego, jest Nurt Wacława Berenta, opowieść o legionistach. Ten pomost, czy ten most, jaki budują żołnierze drugiego korpusu, jest tutaj bardzo mocno to wybrzmiało w tym, co mówiła i Justyna, i Rafał, a mianowicie budują poprzez drugi korpus instytucje życia kulturalnego, naukowego, edukacyjnego, ponieważ oprócz działań wojennych
Giedroyć, także Anders, cała ta elita dowódcza, intelektualna drugiego korpusu zdaje sobie sprawę, że formacja wojskowa jest jedynym instrumentem w tamtym okresie, jedynym instrumentem, która może pełnić funkcję formacyjną, funkcję ocalania i tworzenia pamięci o przeszłości narodowej, formacyjną w sensie kształtowania tożsamości narodowej, uzupełniania wiedzy o historii polskiej kultury, ale także tworzenia jej żywego nurtu. I tym fenomenem kulturowym, o którym mówię, jest coś, co warto podkreślić, z czym my się stykamy, ale czego nie nazywamy, kiedy odnotowujemy te setki tytułów, setki wydań, setki utworów. Otóż to było pokolenie, które się porozumiewało, kontaktowało, komunikowało poprzez słowo. Poprzez słowo literackie. Literatura była dla nich właśnie ważniejszym orężem niż nazwijmy to wojskowy, tak, militarny. To, że ludzie należący do różnych generacji, pochodzących z różnych obszarów II Rzeczpospolitej, spotykają się w spontanicznym, natychmiastowym sięganiu po zapisywanie swoich doświadczeń, tworzenie utworów literackich, których przedmiotem są te doświadczenia. To był ten fenomen kulturowy. Dzięki temu nie tylko możemy mówić, że powstały wiersze, eseje i proza, ale dzięki temu możemy mówić, że powstała pewna wspólnota, polska wspólnota na emigracji, i dzięki temu ocalała pamięć o doświadczeniu Polaków, którzy przeżywali wojnę, II wojnę światową w bardzo różnych miejscach i w bardzo różny sposób. I dzisiaj, kiedy myślimy o drugim korpusie, tu już zostawię odpowiedź na pytanie, czego dziedzictwem był drugi korpus, i przejdę do tego właściwego pytania, jakie jest dziedzictwo drugiego korpusu. Więc tym dziedzictwem jest emigracja, dlatego że ludzie, którzy przeszli przez drugi korpus, tworzyli później inne instytucje i pisma emigracyjne. Nie byłoby kultury bez, no zresztą Rafał to wystarczająco mocno powiedział, nie byłoby autorów wiadomości, nie byłoby tych rozmaitych pism i pisemek oraz stowarzyszeń, tego całego oddolnego ruchu obywatelskiego na różnych kontynentach, gdyby nie to tamto doświadczenie. I myślę, że kiedy myślimy o drugim korpusie i o polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, to fenomen polega na tym, że to, co po tych formacjach wojskowych zostało, należy do najżywszego nurtu polskiej kultury. Bo oczywiście możemy mówić o twórczości bezpośrednio powiązanej z pismami czy wydawnictwami drugiego korpusu, ale lepiej zobaczyć ten cały wielki ruch wydawniczy i wszystkie te aktywności żołnierzy drugiego korpusu jako ogniwo w całym kilkudziesięcioletnim procesie twórczości emigrantów.
między późną twórczością Herlinga Grudzińskiego, Józefa Mackiewicza, Czapskiego, Jeleńskiego i wielu, wielu innych, a drugim korpusem upłynie kilkadziesiąt lat, ale nie sposób zrozumieć ani ich światopoglądu, ani ich wzajemnych relacji, ani ich dorobku literackiego bez tamtego doświadczenia. I na koniec chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że kiedy mówimy o dziedzictwie drugiego korpusu i polskiej emigracji, to oczywiście mamy naturalną skłonność do tego, żeby pokazywać wielkość tej formacji, wielkość tych ludzi. Ale pamiętajmy także o tym, co o emigracji napisał swego czasu Adam Mickiewicz. Emigracja to także emigracyjne sfary, to także konflikty, to także rozmaite, bardzo ciemne wydarzenia, które też rzutują na późniejsze wydarzenia i ludzkie losy. To także kłębienie się ludzkich namiętności, interesów, postawy pełne heroizmu i postawy naznaczone piętnem zdrady. Jednym słowem, to jest obraz życia społecznego w jego wszystkich wymiarach. I absolutnie ostatnią rzeczą, ale też o której trzeba wspomnieć, to to, że komuniści doskonale zrozumieli, jaką potęgą jest polska emigracja i w tym także byli żołnierze polskich formacji wojskowych, ponieważ natychmiast po zainstalowaniu w Polsce władzy komunistycznej rozpoczyna się najpierw w Polsce, czyli w publikacjach krajowych, bezpardonowe niszczenie wiedzy, pamięci, wizerunku, obrazu emigracji. Kiedyś zajmowałem się tą sprawą, napisałem duży artykuł na ten temat. Otóż niszczenie emigracji było, można by powiedzieć, jednym z podstawowych zadań polskich dziennikarzy i polskich pisarzy krajowych co najmniej do 1956 roku, a potem ten negatywny obraz emigracji, który był wytworzony, a był na dobrą sprawę tworzony już od 1939 roku, potem wiódł bardzo długi żywot i on do dzisiaj jeszcze można znaleźć rozmaite ślady. To tylko wspomnę o tym, że Herling Grudziński nigdy nie mógł wybaczyć Dąbrowskiej jej stosunku do emigrantów, do emigracji, których uważała prawie tak jak w propagandzie PRL-owskiej za ludzi pławiących się w luksusie i w zasadzie takich odszczepieńców, którzy sobie coś roją, że mają wpływ na Polskę, a tymczasem, bo to było podstawowe hasło może nie realpolitik, tylko takiej filozofii kulturowej, że prawdziwe życie Polski jest nad Wisłą, prawda? No i kropeczka jeszcze, żeby do tego dodać, oczywiście ten cały front dziennikarzy i naukowców i pisarzy, którzy zajmowali się destrukcją emigracji, był wspomagany przez Służbę Bezpieczeństwa. To jest osobny nurt,
o którym warto pamiętać, zainstalowane na Zachodzie czy w Paryżu, zainstalowana agentura działała bardzo intensywnie, pracowała nad rozłożeniem polskiej emigracji od środka i miała pewne sukcesy. Nawet bardzo duże, liczne przypadki pisarzy, którzy wracają do Polski, dzisiaj dowiadujemy się, są nie do wytłumaczenia bez akcji wywiadowczej polskiej bezpieki. No i zawsze warto pamiętać, że po wojnie rezydentem polskiego wywiadu w Londynie był towarzysz Czesław Kiszczak, a na ten temat my chyba w tej chwili najmniej wiemy. Mam nadzieję, że kiedyś się dowiemy. Ale powiedział pan profesor o niszczeniu, powiedział pan profesor o niszczeniu pamięci właściwie o pisarzach emigracyjnych. Ja myślę, że właściwie nic się nie stało w tej sprawie na plus, bo właściwie ta pamięć no, przepada gdzieś po wielu pisarzach. Oczywiście myślę, że ktoś taki jak Gustaw Herling-Grudziński pewnie funkcjonuje, być może nie w świadomości takiej powszechnej. Tak mi się wydaje. Redaktor, nie zgodzę. Uważam, że jednak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, od czasu przynajmniej powstania drugiego obiegu, wykonano gigantyczną pracę nad przypomnieniem dorobku pisarzy emigracyjnych. No, pracę, którą wykonała Justyna Chłopna-Wakowa, przypominając poetów i pisarzy drugiego korpusu, to jest praca nie do przecenienia, ale tego rodzaju prac wcześniej czy później dotyczących różnych kwestii powstawało wiele, więc na pewno w tej chwili, mimo że może tak jest, że ta nasza praca się nie przedostała do obiegu publicznego, nie jest częścią wiedzy szkolnej, nie jest częścią, także nie jest częścią wiedzy uniwersyteckiej, nie oszukujmy się. Niemniej, dobrze, jest to wiedza specjalistyczna, ale ona jest. Jest po co sięgnąć. Zawsze można sięgnąć po już, no chciałem powiedzieć dziesiątki, ale wydaje mi się, że można, dodając do tego publikacje IPN-owskie, mówić o właściwie setkach publikacji. Ale nie ma książki o życiu kulturalnym drugiego korpusu. Pan profesor Stefan Pastuszka napisał książkę, która moim zdaniem tych podstawowych nie spełnia wymogów, nie jest w swojej warstwie do końca ciekawa i intelektualnie wzywająca do dyskusji szerszej. Pan profesor otworzył puszkę Pandory swoją wypowiedzią i teraz ja nie wiem, czy zaczniemy kolejne. Ja mam czas do 12, ja nie wiem, do której państwo mają czas. Pani profesor spieszy się na podium, natomiast ja tylko ad vocem chciałabym powiedzieć, że ja się nie zgadzam. Ten nurt literatury, odwołania do pierwszej wielkiej emigracji jest szalenie ważny dla żołnierzy. I to znajduje swoją egzemplifikację zarówno w wierszach, jak również w utworach, ale to muszę, proszę Państwa, proszę zapomnieć, że dla drugiego korpusu wojna wcale nie skończyła się w maju 1945 roku. I to, o czym powinniśmy powiedzieć, to tak naprawdę to, co jest najbardziej interesujące intelektualnie, to, z czym się powinniśmy zmierzyć, to próba charakterystyki tej twórczości, tej literatury właśnie z końca wojny 1944, może jeszcze tam początek 1944 roku. I tutaj taka będzie dygresja. Te konflikty były i między innymi Czapski z Giedroyciem odeszli z drugiego korpusu za sprawą konfliktów, jest Klimkowszczyzna, jest rozpracowywanie, tu jest, też muszę o tym powiedzieć, polskich sił zbrojnych przez Sowietów. Mamy jednego pisarza krakowskiego, wybitnego, który został zwerbowany w Związku Sowieckim i dopiero został odkryty w latach, na początku przez swojego syna, wybitnego historyka,
który zmierzył się z materiałami w IPN-ie i na ten temat napisał na łamach Rzeczpospolitej. I ta rzeczywiście rozpracowywanie było bardzo silnie prowadzone przez Sowietów, później przez Urząd Bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przez drugi zarząd Wojska Polskiego. Na ten temat są ciekawe informacje i są notatki, i są dokumenty. Tutaj się zgadzam, że z władzą komunistą, że zależało na tym, żeby dokonać zdyby pomniejszy, żeby w ogóle na ten temat nie było mowy w Polsce. Natomiast tak troszeczkę chaotycznie, bo jest wiele wątków pana profesora, natomiast też nie zgadzam się ta wiedza jest powszechna na temat dziedzictwa drugiej wielkiej emigracji. My specjaliści może tak, ale proszę zobaczyć, mamy 20 lat od wydania tak zwanych trojaczków, których mamy tutaj współautora, pana profesora Habielskiego. Badania były kontynuowane, ale tak naprawdę, proszę państwa, to my nie mamy podstawowych monografii, jeśli chodzi o życie kulturalne polskiego Londynu. My nie mamy podstawy rzeczy, jeśli chodzi o życie, piszemy oczywiście, napiszemy, tak. Jak nam życia starczy. My, proszę państwa, naprawdę nie mamy wielu rzeczy, mimo że te badania są prowadzone. Ja mam nadzieję, że dzięki IPN-owi i kontynuacji tych projektów dokumenty dotyczące chociażby życia londyńskiego, politycznego, kulturalnego będą wydawane. I naszym obowiązkiem jest, aby przybliżać, aby wydawać książki, aby pisać syntezy, analizy, monografie. I przede wszystkim prowadzić tą działalność i edukacyjną, i naukową. Bo pustka i niewiedza, proszę pana, moim zdaniem, panie profesorze, naprawdę jest poważna. I ja się z panem profesorem nie zgodzę, mając zajęcia, wykłady dla nauczycieli zarówno języka polskiego, jak i historii, nauczycieli w gimnazjach i w liceach, którzy przychodzą chociażby w IPN-ie z zaciekawieniem i proszą o wykłady dotyczące emigracji, taką wspólne i tej politycznej, i życia kulturalnego. Czy zrobimy sondę i zapytajmy się o prezydentów RP na uchodźstwie pierwszych, po prostu. Tak, tak, ale to... A przepraszam, odeszliśmy trochę od drugiego korpusu. Nie, między nami nie ma różnicy, to znaczy moja wypowiedź została może źle zrozumiana, bo moją intencją był ukrytą taką w tyle głowy było to, że w porównaniu z tym, co ja pamiętam z lat 70. czy z mojego w okresu, kiedy byłem uczniem, kiedy nic nie było, nic. Dzisiaj możliwość sięgnięcia, bo te setki książek, jest czymś zupełnie innym. Natomiast to, że istnieją ogromne obszary nieopracowane, pełna zgoda. To, że wiedza społeczna na ten temat jest zerowa, pełna zgoda. Ja na zasadzie takiego efekciarstwa, ale może rozbudzi to państwa wyobraźnię, użyję takiego przykładu. Otóż tezą mojej wypowiedzi, która w gruncie rzeczy nawiązywała do tego, co państwo mówiliście, było to, że ta formacja drugiego korpusu, formacja drugiej Rzeczpospolitej, tych elit drugiej Rzeczpospolitej, formacja, która w jakimś sensie w sobie zachowała pamięć o pierwszej Rzeczpospolitej, to była formacja ludzi wykształconych na literaturę, przez literaturę i porozumiewających się przez literaturę. Literatura, a mówiąc szerzej, kultura, wiedza o kulturze polskiej była takim kamieniem węgielnym, kośćcem, kręgosłupem ich nie tylko rozumienia świata, ale także ich patriotyzmu, ich tożsamości. I teraz to efekciarskie porozumienie, ten efekciarski przykład. Pamiętacie państwo, jak Jarosław Kaczyński użył wyrażenia inni szatani byli tam czynni. Rozpętało się piekło w mediach, w których brano
brali udział, wypowiadali się politycy wykształceni w PRL-owskich szkołach, dziennikarze przez kilkadziesiąt godzin deliberowali nad jakimś satanistycznym ogłupieniem prezesa PiS-u. A on zacytował Kornela Ujejskiego. A więc lekturę, która dla formacji o tej, o której mówimy, była czymś naturalnym. Była jedną z takich kanonicznych lektur. Otóż to pokazuje stopień dewastacji, tą przerwę między pokoleniem ludzi, którzy znaleźli się na emigracji, a tym nowym pokoleniem wyprodukowanym w PRL-u w oderwaniu od polskiej tradycji kulturalnej. To pokazuje skalę zerwania ciągłości. I jak pani redaktor zadała pytanie o straty kultury polskiej, to one właśnie w takich momentach się okazują. W takich momentach, w których to, co stanowiło przez dziesięciolecia, by nie powiedzieć przez wieki, ale przez dziesięciolecia spoiwo tożsamościowe całej formacji, czy całych formacji pokoleń, nagle wyparowało. Tak, dla Giedroycia Berendt i Żeromski był ważny. Możemy się zapytać obecnych polityków, jakich oni mają swoje autorytety pisarzy. Ja chciałam powiedzieć już tak na zakończeniu, że wrócić do marca 1943 roku, do Bagdadu, do takiej dyskusji pod namiotem, w której się toczyła między Giedroyciem, Zofią Herz i Józefem Czapskim. I gdyby nie to spotkanie, proszę Państwa, dzięki powstaniu drugiego korpusu nie mielibyśmy między innymi kultury paryskiej, zeszytów historycznych, tej świetnej serii Biblioteki Kultury i uratowania również pisarzy na emigracji, na uchodźstwie, bo oprócz faktu publikowania to jest również pomoc materialna. Ale tutaj otwieramy kolejny temat. Ja tylko chciałam powiedzieć, że mówiąc o tym dziedzictwie drugiego korpusu w kwestii kulturalnej, to tylko taka namiastka. Nie mówimy tutaj oczywiście jeszcze o jego życiu ideowym, nie mówiliśmy o kształceniu, o szkołach. Ja tutaj pokazałam specjalnie taką prezentację, tu mamy taniec, coś takiego, taką rozrywkę mamy. Teatr przecież dramatyczny, mamy biblioteki ruchome. No proszę Państwa, no cała wędrowna Polska jest przy tym drugim korpusie świadomie podtrzymywana przez generała Andersa, który sobie doskonale zdaje sprawę, jak to będzie promieniowało i czym to będzie ważne dla tych dla żołnierzy, którzy decydują się pozostać na emigracji, bo oni już wiedzieli od tego roku złych wróżb 43, że to chyba nie pójdzie w kierunku powrotu do wolnej Polski. I jak również dla tych Polaków, którzy będą żyć, mieszkać nad Wisłą. I ja jeszcze dam głos panu profesorowi, bo moglibyśmy, jeszcze chcemy państwa poprosić, tak ja nie wiem, jak pani redaktor będzie uważała, ale może jeszcze państwo będą zadawać pytania. Panu profesorowi oddam głos. Chciałem jeszcze słowo powiedzieć dotyczące unikalności korpusu, bo to przyszło mi do głowy, słuchając tego, co profesor Bolecki mówił, że przecież drugi korpus nie był jedyną wielką jednostką wojskową w czasie II wojny polską na zachodzie. Był taki pierwszy korpus w Szkocji, potem słynna z swoich przewag wojskowych, zasług wojskowych, dywizja pancerna generała Maczka, dywizja spadochronowa. Przecież to są jednostki z pełnym szacunkiem dla determinacji służących w nich żołnierzy i dla ich zasług, zupełnie nieporównywalne z korpusem pod względem tego, o czym mówimy. Bo jeżeli mówimy, używamy tej słowa fenomen, no to właśnie to. Przecież one miały możliwości wszystkie, biorąc pod uwagę, czy istniały w nich możliwości, biorąc pod uwagę to, że one wszystkie były pod jednym dowództwem, pod dowództwem brytyjskim, organizowania tego wszystkiego, czy życia takiego, z jakiego przejawami spotykamy się w korpusie. No, na taką skalę tego nie ma. W niektórych w ogóle w dywizji pancernej w ostatnim czasie, w momencie, kiedy ona stacjonowała w Niemczech już. Więc to jest jedna uwaga. I druga, przychodzi mi do głowy, że przecież ten
mamy także, on jest oczywiście mniejszy, ten taki trzeci nurt jakby dopływu do korpusu, czy współtworzenia korpusu w sensie literackim także, to są pisarze, którzy przyłączają się do korpusu po wojnie. To znaczy, to są ci, którzy uważają, że ich obecność w Polsce po 1945 roku z różnych powodów jest niemożliwa. To jest Józef Mackiewicz, to jest Ferdynand Gettel. I jeśli mówimy o wkładzie korpusu w różnych wymiarach do tego, co stanowiło figurę myślenia emigracji już tej londyńskiej, tej startującej po 1945 roku, no to przynajmniej także dość znaczący udział w tym mają, prawda? Dziękuję bardzo. To właśnie jest Biuro Studiów drugiego korpusu, w którym po dostaniu się do Włoch, do Rzymu, zaczął pracę Józef Mackiewicz i to jest tytaniczna praca, żeby dokumentować zbrodnię katyńską między innymi i wydawać dokumenty. Ale też przepraszam, bo to jest tak, że o tym Włodek Boleski mówił, że takie formatywne książki dla emigracji, ale także dla nas, to są książki, które są wydane przez wydawnictwo Gryf, które jest wydawnictwem pokorpuśnym. No to jest w jakimś sensie kontynuacja Biblioteki Kultury. O czym ja myślę? Zbrodnia katyńska w świetle... Biblioteczki Orła Białego, przepraszam. Tak, tak, no bo to jest zamknięte w 1946 roku, zdaje się, o ile pamiętam, już się nic z tej serii nie ukazuje w Wielkiej Brytanii, ale w Wielkiej Brytanii założony jest Gryf, który jest wydawnictwem książkowym, on dystrybuuje, jest także, ma go drukarnię, wydaje czasopisma. No więc takie książki, które uznać można za książki tak zwane formatywne dla emigracji, także w jakimś sensie przedostające się do Polski. No to jest właśnie zbrodnia katyńska w świetle dokumentów z przedmową Andersa i to są wspomnienia Andersa bez ostatniego rozdziału, które były książką oddziałującą samym tytułem, już bez względu na to, czy ktoś miał szansę przeczytania tego i to jest przecież wydaje książkę, także debiutuje w tym wydawnictwie Gustaw Herling-Grudziński, bo inny świat się ukazuje w Gryfie właśnie. Ja tylko jeszcze powiem, że dzięki drugiemu korpusowi powstała Libella w Paryżu. Ja już nie mówię o Instytucie Literackim znanym, ale przecież Libella Kazimierza Romanowicza i Zofii to jest przede wszystkim wydawnictwo, które powstało dzięki pieniądzom drugiego korpusu. Ale to jest też, proszę Państwa, osobny problem, jak generał Anders widział sobie dalszą działalność właśnie jeśli chodzi o politykę i propagandę, chociaż to słowo może nie jest najlepsze, ale poprzez stworzenie takich instytucji, których rola będzie później oddziaływania na uchodźców, dla nich miejscem publikacji, ale również z myślą o kraju. Może teraz ktoś z publiczności, ktoś z Państwa będzie miał chęć zadać pytanie, bo to naprawdę niezwykła okazja, żeby mieć tutaj takich ekspertów, takich znawców tego zagadnienia. Mojsko, nieuważny Wacław, współpracownik Muzeum Politechniki Warszawskiej. Mnie interesuje historia nauki, techniki i modernizacji Polski w perspektywie od pierwszej Rzeczypospolitej do teraz i bardzo mi się podobał głos profesora Boleckiego, który nawet gdy się pomije ten spór, czy to było golone, strzyżone, czy to była kontynuacja wielkiej emigracji, czy to było niezależne, takie jak księgi pielgrzymstwa narodu polskiego Mickiewicza, zdaje się oddzielne startowanie od oświecenia i trzeci rozbiór, bo byli po czwartym rozbiorze, więc nowa sytuacja po czwartym rozbiorze. Pytanie moje takie, przeczytałem książkę, tylko nie pamiętam autorki, która podsumowała monografia, praca doktorska w Tarabuku, nie kupiłem tej książki. Formacja intelektualna kultury paryskiej, taka praca doktorska, profesor Bolecki będzie wiedział pewnie, ileś lat temu, 10 góra, ale 5 może to była ta praca. Ona już wyszła i tam były trzy rozróżnienia, których też już mi się zacierają i to wydawało mi się ważne, ponieważ brakło mi tutaj okrągłego stołu i faktu, że
ci komuniści straszni, ci kolaboranci i ci, no to powiedzmy, jak tam mówił Kisielewski, ci ciemniacy lub dzieci ciemniaków, na przykład Oleksy, Rakowski czy Kwaśniewski, oni naumieli się kultury paryskiej i nawet powiedzieli Michnikowi, że Michnik jest czerwony, a oni są różowi na przykład w pewnej rozmowie. I oni ogarniali to, co niektórzy z nich przynajmniej. I do dzisiaj ja uważam, że napięcie w kulturze polskiej między pogardą szlachecką i obszarniczo tam jakąś inną, inteligencką, wobec temu chłopu, który wystaje słoma. Słomia wystaje Witosowi, Gomułce, Wałęsie i tam innym. I do dzisiaj tak uważa polska inteligencja, pomimo tej indoktrynacji rosyjskiej, która mówiła, że może istnieć naród polski jak czeski, który stracił szlachtę 300 lat temu pod Białą Górą i jest naród czeski samodzielny, ma 75% ateistów i radzi sobie. Nie zaginęła kultura czeska i nawet, mimo że służyli Hitlerowi i podali się tam i to, ale Czesi mają się całkiem dobrze. Ja mam imię Wacław i podziwiam. Znaczy jestem też zadowolony z kultury czeskiej. Mi się podoba kultura czeska. I wcale nie uważam, żeby musiała być jezuicka, katolicka, narodowo-chrześcijańska, nie? Bo ona jakoś się przeciwstawiała narodowości katolickiej, jezuickości austriackiej, Habsburgów, nie? I mimo to istnieje. No to jak Czesi mogą istnieć tacy 5 milionów czy 9, to my 40 nie istniejemy i boimy się islamu jeszcze, nie? Więc moje pytanie, jakby pan, któryś z profesorów charakteryzował tą pracę, bo to było ciekawe osiągnięcie młodego człowieka, wychowanego już po przełomie ustrojowym. A sam ten przełom ustrojowy i fakt, że się mogli dogadać, no bo w końcu jeśli odgłowiono Polskę w Katyniu, czy w Oświęcimiu, czy gdzie tam Niemcy zrobili tych profesorów w jednym mieście, drugim mieście, Krakowie, Lwowie, a mimo to powstała formacja, która nie tylko, że doceniła, ale się porozumiała z tą Kaczorowskiego i tradycji emigracyjną i było to na Zamku Królewskim, kiedy Wałęsa, ten, któremu słoma wystaje. I do dzisiaj w tej sali ja broniłem razem z profesorem Eislerem, broniłem, że trzeba inaczej się opowiadać o ludziach plebejskich, a niestety, no, no pytanie jest takie, jaki był autor tej książki, monografii, która ma 600 stron, no to chyba profesorowie wiedzą, praca doktorska o formacji kultury paryskiej. Tam były trzy wątki intelektualne w całych dziejach kultury paryskiej. Książka wyszła w roku 2008 czy 10. To jest moje pytanie, bo ja tej książki nie pamiętam, jestem matematyk z wykształcenia, informatyk, a literaturoznawcy powinni to wiedzieć. No to mam pytanie. I gdyby przytoczyli te trzy wątki, to byłoby to pożyteczne. Książkę, która się ukazała najpierw w Szwecji po polsku, potem była wydana w Polsce. Autorem jest polonista, badacz kultury i tytuł tej książki chyba jest po prostu Kultura. A paradoksy, tak, paryskiej kultury, tak. To jest taka największa monografia polityczna, bardzo dobra zresztą. W którym roku pierwsze wydanie było, tak? Proszę pana, wydaje mi się, że pierwsze wydanie było około roku, przed rokiem 2010 niż 2006 chyba. Może się mylę. Znaczy ja pamiętam tylko kiedy Korek pisał tą książkę i stąd, tak, no gdzieś to 2005 mógł to wydać. Łatwo sprawdzić w internecie. Ale ja myślę, że może, ponieważ w czerwcu będziemy obchodzić 70. rocznicę powstania pisma Kultura, ja planuję taką debatę zorganizować we wrześniu, ponieważ czerwiec jest bardzo takim miesiącem intensywnym wydarzenia związane z 70. rocznicą śmierci prezydenta Władysława Raczkiewicza. I ja wtedy pana zapraszam na debatę na temat tego miesięcznika Kultura, który zorganizujemy tutaj w Centrum Edukacyjnym i porozmawiamy na temat polityki Jerzego Giedroycia, na temat tego miesięcznika. I między innymi książki Janusza Korka, co jest w niej aktualne, a co nie. To jest książka, która była pisana na podstawie tylko miesięcznika, bez dostępu do źródeł, bez korespondencji. I tylko tyle chciałabym. Pan profesor. Dziękuję.
Jerzy Eisler, mnie zainteresowała jedna kwestia, ale to trochę prowokacyjne. Pan profesor Bolecki mówił, tu się absolutnie zgadzam, że w porównaniu z własną młodością czy późnym dzieciństwem, no a dzisiaj to w ogóle nie ma porównywania. To tak jak porównywać czarno-białą telewizję z planszą, przepraszamy za usterki, z dzisiejszym płaskim telewizorem kolorowym z 200 programami. To po prostu łączy to tylko jedno. To jest telewizor i to jest telewizor. Tam to była wiedza, a raczej nie wiedza, to jest wiedza. Ale mnie chodzi o coś innego. Pan powiedział, że zresztą słusznie, że to nie tylko niewiedza społeczna, bo z tym to bym się łatwo pogodził, zgodził, ale ja myślę, że to dotyczy właściwie wszystkich aspektów w naukach humanistycznych. A z ręką na sercu powiedziałby pan, że jest na przykład społeczna duża wiedza o Juliuszu Słowackim, bo ja bym się założył, że na ulicy kilkadziesiąt procent zapytanych osób nie wiedziałoby, o kogo my ich pytamy, że albo sobie kpiny robimy, albo no taki był, no ten w szkole się uczyliśmy o nim. Natomiast ja mam odwrotną troszkę tezę od państwa i przewrotną w dniu dzisiejszym tutaj. Jeśli już, to moim zdaniem w ostatnich, oczywiście mówię, 25-30 latach, bo wcześniej, jak powiedziałem, pełna zgoda. Nawet mniej, tak naprawdę to w XXI wieku mamy w tej chwili, nie powiem, że przesyt, bo w nauce słowo przesyt właściwie nie istnieje, ale weźmy je w cudzysłów tej problematyki. Tak samo jak słyszę, ktoś do mnie dzwoni, że będzie robił, powiedzmy, konkurs dla młodzieży o żołnierzach wyklętych, bo nic o nich społeczeństwo nie wie. O Ince. Ja mówię, proszę pani, szczęściem w nieszczęściu Inka jest sławna, jest znana w tej chwili. Takich Inek były dziesiątki, setki, o których w ogóle pies z kulawą nogą nie słyszał, a właśnie leniwi ludzie nie raczą ich poszukać, wydobyć z niebytu. Jest te pięć czy kilka nazwisk, którymi się przerzucamy. Ja się cieszyłem, że w państwa rozmowie padły nazwiska, które nic mi nie mówiły. Przyznam, że było ich bardzo mało, ale były. To znaczy zeszliście z poziomu 10 takich luminarzy życia emigracyjnego, których to naprawdę polski inteligent już nie powinien, ale musi znać, i sięgnęliście głębiej. I ostatnia rzecz łącząca się z tym, to jest też tak jak ze znaną mi problematyką marcową. Stale mnie pytają, dlaczego o marcu 68 się nie pisze. Wtedy ja się zawsze muszę ugryźć w język, żeby się nie odciąć, dlaczego się o marcu 68 nie czyta. Bo jest 65 książek i broszur na ten temat. Podejrzewam, ja w te setki wierzę, o których pan mówił, że w wypadku problematyki emigracji rozmawiamy w tej chwili chyba już o setkach książek i na pewno dużych setkach artykułów. Powiedzieć, że jest to teren niezbadany, nieznany, to po prostu wystawić sobie samemu świadectwo ignorancji, że nie chodzę do biblioteki, nie czytam, nie sprawdzam, nie orientuję się, nie wiem. Bo tutaj nie było zresztą, Małgosiu, między wami większej różnicy, bo przy tych akcentach w sumie potwierdziłaś to, że nie jest to dzisiaj terra incognita, gdzie nikt nie wie co, jak i dopiero czekają nas badania. Ćwierć wieku temu, tak, pamiętam, jak Andrzej Kunert wydawał, Andrzej Friszke wydawał książkę o Warszawie nad Tamizą, to była jedna z pierwszych książek w ogóle w jakimkolwiek aspekcie polskiej emigracji napisanych i wydanych w kraju, bo oczywiście nie mówię o publikacjach zagranicznych. Dziękuję bardzo. Mój spór dotyczył tutaj wielkiej emigracji, dlatego że dla tego środowiska, które jest mnie bliskie, jednak książę Adam Czartoryski był ważny i on był przez to środowisko tego drugiego korpusu przypominany. Ale to może inne pytanie, proszę bardzo, bo już niech, my będziemy tutaj za chwilę dalej toczyć nasze spory. Proszę bardzo. Ale najważniejsze są państwa.
Ja chciałem nawiązać do głosu poprzednika i chciałem zapytać, czy te podręczniki dla dzieci, które wędrowały z armią Andersa, czy były jakieś propozycje reprintu tych podręczników, bo to jest tam, leżą po zwłokę, gdzie one leżą, bo teraz się rozpoczynają targi międzynarodowe książki na stadionie. Niemcy są honorowym gościem i będą nas historii uczyli. Mamy reformę edukacji teraz. Córka generała Andersa wróciła do kraju. Wobec tego chciałem tylko zapytać o elementarz, bo mieliśmy 3 lata temu nowy elementarz i tam hasłem naszym narodowym jest Alla Makota. Czy nic mądrzejszego, bo papież jeździł po świecie, nie mamy w naszej jakiejś mądrości narodowej. I chciałem właśnie tylko o ten, czy może są reprinty, bo mamy reformę edukacji, a zwłaszcza 3 lata temu rząd wydał darmowy elementarz dla dzieci, bo Polonusi i Polacy, żeby nic nas nie dzieliło, bo w Krakowie mieliśmy światowy zlot młodzieży. Ja muszę panu powiedzieć, że ja się uczyłam na elementarzu Falskiego i moja córka miała inny elementarz, ale ja stwierdziłam, że jednak będzie najlepiej będzie, jak kupimy w księgarni, bo on był stale wznawiany, nie wiem jak teraz, córka już jest dorosłą osobą. I kupiłam ten elementarz i ona tak naprawdę nauczyła się czytać i pisać dzięki temu elementarzowi. W związku są proszę pana, pewne podręczniki, które są jak dzieła literackie. Są tak świetnie metodycznie napisane i są cały czas aktualne. Więc... Wie pan, jesteśmy teraz w takim przyspieszeniu cywilizacyjnym. To wszystko się bardzo zmienia. Ja się nie znam na, nie jestem metodykiem, edukatorem i trudno mi się wypowiadać. Natomiast wiem, że ten elementarz jest bardzo dobry. I jak przechowuję ten jeszcze mój taki z dzieciństwa, jest to dla mnie biały kruk domowy i z sentymentem patrzę Alla Makota. Ale nie chciałam, żebyśmy zakończyli nasze spotkanie, że Alla Makota, bo to byłaby w zasadzie porażka dzisiejszej debaty. Jeżeli można, jeszcze ja chciałam dosłownie na moment państwa zatrzymać, właśnie powrócić jeszcze do drugiego korpusu na moment, ale w kontekście właśnie tego elementarza, czyli w kontekście szkoły, bo to jak gdyby jest coś, co nas boli, prawda, że to przepadło. Oczywiście można powtórzyć za Jackiem Bartyzelem, umierać, ale powoli, prawda, że nie zatrzymamy procesu zapominania, ale robić trzeba wszystko, żeby... Przepraszam bardzo, żeby ten proces był po prostu powolniejszy, a oczywiście jak najrzetelniej badać i próbować dostarczać materiał, amunicję, że tak powiem, dla przyszłych badaczy, którzy będą ewentualnie się do tego odwoływali, a może ktoś kiedyś się zainteresuje tym szerzej. Ale myślę, że to, co jest istotne, co naprawdę gdzieś przepadło i co różni zasadniczo wychowanie dzisiejsze od wychowania przedwojennego, to jest nauka tekstów na pamięć. I to jest też rzecz w szkole. Po prostu dzieci się nie uczą wierszy, nie uczą się fragmentów, które by, owszem, były nudne, zrzymaliby się, ale zostałyby. Tak samo jak nie ma czegoś takiego jak wspólne śpiewy. To jest anachroniczne, śmieszne, żałosne, przez młodzież obśmiewane, poza harcerzami, którzy stanowią tutaj szlachetny wyjątek. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tego typu wspólne doświadczenie i wspólny nie tyle bagaż, co taki skarb, który tamto pokolenie niosło, to jest to, o czym pan profesor mówił. Porozumiewali się poprzez słowo i czy Sikorszczycy, czy Piłsudczycy, czy jakakolwiek maść i opcja polityczna, mieli wspólny mianownik, który pozwalał im się porozumiewać, kłócić się i porozumiewać. A druga rzecz, która jeszcze mi przyszła do głowy, to właśnie o tym hermetycznym takim przez komunistów zamknięciu, postawieniu tamy na kulturę, na dorobek emigracji, że właściwie
Jedyną rzeczą, która legalnie się dostała, bo oczywiście kultura paryska docierała gdzieś tam w miniaturach, czy w cholewce przeszmuglowana, czy w jakiś sposób się przedostawała z całą pewnością, ale jedyna rzecz, która naprawdę legalnie przedostała się przez granicę, to jest piosenka o Monte Cassino. To jest jedyna rzecz, którą komuniści naprawdę importowali i uznali za rzecz, z której można być dumnym, chociaż pochodzi z emigracji. Jeszcze jakieś pytania? Bo jeśli nie, to wobec tego chyba kończymy nasze spotkanie. Może przypomnę, naszymi gośćmi była dr Justyna Chłap-Nowakowa, profesor Włodzimierz Bolecki, profesor Rafał Chabielski i pomysłodawczyni dr Małgorzata Ptasińska. Dziękuję bardzo. Ja proszę Państwa jeszcze na zakończenie, ponieważ dzisiaj jednak mamy bardzo wyjątkowy dzień, chciałabym Państwa zachęcić do uczestniczenia w naszych debatach. W przyszłym roku będziemy obchodzić, ja wiem, że niektórzy może się obruszają, że te okrągłe rocznice nie są ważne, ale powrócimy w przyszłym roku ponownie do dokonań drugiego korpusu, dlatego że będziemy obchodzić 75. rocznicę powstania tej formacji wojskowej. Myślę, że będzie czas na pogłębione dyskusje, może wtedy będziemy mówić o szkolnictwie, które było bardzo ważne, o szkolnictwie na poziomie podstawowym, średnim i na uniwersyteckim, bo też tam, to gdzieś nam zostało z boku. Ale chciałam Państwa przeprosić, my dzisiaj nie mogliśmy o wszystkim powiedzieć, dlatego że tematyka związana z drugim korpusem jest ogromna. Nie wymieniliśmy wielu znakomitych postaci, których no po prostu nie starczyło nam czasu, nie poruszyliśmy wątków dotyczących najważniejszych nurtów tej literatury czy poezji, ale zostawmy sobie, proszę Państwa, to na przyszły rok. Ja zachęcam do udziału w naszych debatach, do przychodzenia tutaj do Centrum Edukacyjnego i dziękuję Państwu i chciałam powiedzieć, że dzisiejszy dzień się bardzo udał, zwłaszcza byłam wzruszona i popłakałam się, proszę Państwa, jak śpiewaliśmy razem z dziećmi Czerwone Maki na Monte Cassino. Był z nami pan profesor Jerzy Eisler i też śpiewał, także bardzo mu dziękuję za to. I pani profesor też była, także dziękuję bardzo.